Ponad 25 kg marihuany i mniejszej ilości amfetaminy przechwycili wałbrzyscy policjanci. Zabezpieczyli też półprodukty do wytwarzania narkotyków i gotówkę. 50 tysięcy złotych i blisko 5 tysięcy euro. Zatrzymano 39-letniego wałbrzyszanina. 39-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań w Wałbrzychu. Mężczyzna miał przygotowaną profesjonalną plantację pod uprawę konopi indyjskich. Łącznie w dwóch mieszkaniach należących do 39-latka mundurowi znaleźli ponad 4 kg marihuany. Jak informuje Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji, dzięki wspólnym działaniom z policjantami z Wrocławia i Kamiennej Góry, a także Straży Granicznej, funkcjonariusze odwiedzili także dwa inne miejsca na terenie powiatu kłodzkiego oraz kamiennogórskiego. Tam zabezpieczyli ponad 21 kg przygotowanej do suszenia marihuany oraz tą już zapakowaną w worki foliowe do sprzedaży. Całe plantacje wyposażone były w profesjonalne oświetlenie oraz wentylatory i namioty. Sprzęt został całkowicie zdemontowany i zabezpieczony przed śledczych. Mundurowi podczas przeszukania pomieszczeń znaleźli także mniejszej ilości amfetaminy, blisko 30 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Jak dodaje podkomisarz Świeży, znaleźli również pieniądze w różnej walucie, mogące pochodzić z procederu przestępczego. Gotówka to blisko 50 tysięcy złotych oraz 4,5 tysiąca euro. Decyzją wałbrzyskiego sądu 39-latek trafił na miesiąc do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Субтитры